Gumniska, 10 sierpnia 1944 rok. Do wsi przybywają Niemcy w celu zarekwirowania żywności. Mieszkańcy Gumnisk zabijają wszystkich 6 Niemców, a ciała ukrywają. Mimo to 2 dni później do wsi przybywają żołnierze niemieccy w sile 1 batalionu i wszystkich złapanych mieszkańców wraz z księdzem Nagórzańskim wprowadzą w kierunku Dębicy, najprawdopodobniej aby ich rozstrzelać. W pobliskim lesie na planie Kałużówka kwateruje drugie zgrupowanie Armii Krajowej, obwodu Dębica. Tylko stamtąd może nadejść pomoc. Wiadomość o pacyfikacji Gumnisk dociera do komendanta majora Adama Lazarowicza, który wyznacza kapitana Dyzmę i jego oddział do rozpoznania sytuacji we wsi. Polecenie jest takie, by nie angażował się w walkę, może tylko uderzyć w wyjątkowych okolicznościach. Idąc z krajem lasu, kapitan Dyzma zawiera ze sobą drużynę z plutonu Bratka. Ma do dyspozycji 23 ludzi i decyduje się uderzyć. Podzielił ich na 3 grupy, sam stając na czele grupy uderzeniowej w środku. Usadowiła się ona na wysokości gęstego lasu, mając przed sobą w odległości 35 metrów jak na dłoni kompanię nieprzyjaciela, szykującą się do egzekucji ludności cywilnej. Całość oddziału zajęła odcinek 400 metrów, ponieważ kapitan Dyzma chciał zrobić wrażenie dużych sił, co przy ogniowym zaskoczeniu nieprzyjaciela pozwoliłoby ludności cywilnej na ucieczkę. Aby nie strzelać do ludności cywilnej, kapitan Dyzma polecił prowadzić ogień do straży tylnej i przedniej konwoju. Ogień partyzantów całkowicie zaskoczył Niemców, którzy jednak po chwili odpowiedzieli długimi seriami broni maszynowej. Widać było, że jest to doświadczony żołnierz frontowy. Ludność cywilna rozbiegła się w pobliskie zarośla i do lasu. Ponieważ plutonowi groziło okrążenie, kapitan Dyzma zarządził odwrót. Podczas niego zginął kapral Stanisław Mroczka, pseudonim Miecz. W wyniku tej brawurowej akcji straty nieprzyjaciela wynosiły 20 zabitych, w tym jeden oficer oraz około 15 rannych. Straty ludności cywilnej to 1 zabity i 12 domów spalonych. Ludzie, którzy nie dali rady uciec, w tym ksiądz Nagórzański, zostali przewiezieni do Dębicy. Tutaj po interwencji Heleny Jabłonowskiej zwolniono kobiety z dziećmi i starców, a resztę wywieziono pod Tarnów do kopania umocnień frontowych. Po kilku dniach wrócili cało do Gumnisk. W miejscu akcji postawiono krzyż zwany też Krzyżem Miecza na cześć poległego kaprala Stanisława Mroczka. Jest to też ostatni punkt szlaku partyzanckiego utworzonego przez harcerzy z Dębicy. W pobliskiej szkole podstawowej w 1990 roku odsłonięto tablicę pamiątkową ku pamięci tych, co uratowali Gumniska. Poświęcenia dokonał świętej pamięci ksiądz kanonik Tadeusz Boryczko.